Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony. Znowu taki szybki news, tak jak w minionym tygodniu pojawiła się informacja, że koncert Johnson Johnson ma potencjalną... Szczepionkę przeciwko koronawirusa. koronawirusowi. Co to oznacza? Czy to jest rzecz zaskakująca dla rynków, pozytywna? Jak to oceniać? No na pewno rynek pozytywnie odebra tą informację, co widać po różnych, różnych rynkach, m.in. po indeksach giełdowych, do których sobie za chwilkę dojdziemy, oraz do surowców. To jest też ciekawe, co się wydarzyło wczoraj na ropie. Krótkoterminowo pojawiły się tam sygnały do kupna. Koncert farmaceutyczny i medyczny Johnson Johnson ogłosił w poniedziałek, że dokonał postępów w badaniach. To nie jest tak, że już to wszystko jest gotowe i zaraz będą szczepionki. Pamiętajcie, proces jest bardzo, bardzo długi. Zwykle on trwa kilka lat, 5, 6, nawet 7 lat, zanim szczepionka zostanie dopuszczona do tego, żeby w ogóle mogła być stosowana na ludziach. Natomiast tutaj w związku z taką nazwijmy to ogromnym parciem na to, żeby taka szczepionka była, tutaj oczywiście ten temat może być przyspieszony. Czy to jest dobre, czy to jest złe, to już pozostawiam w waszej ocenie. Natomiast możesz napisać w komentarzu, czy się zgadzasz na to, żeby mieć na przykład szczepionkę po, po tym, jak ona będzie testowana na mniejszej grupie ludzi niż zawsze, mniejszej grupie zwierząt niż zawsze, będzie robiona to chaotycznie, przyspieszone i generalnie w bardzo takim ekspresowym tempie. Czy jednak wolałbyś, żeby te szczepionki były naprawdę testowane, tak jak no, zazwyczaj to miało miejsce. Natomiast to jest temat już, który zostawiamy do komentarzy. W każdym razie, jak to reagują na te rynki? Rynki oczywiście pozytywnie odbierają informacje wszelkiego typu, które mogą ostudzić te negatywne emocje. Pamiętajmy, że jakby tutaj głównym kluczem do sukcesu jest oczywiście zmienienie niepewności na ryzyko. Jeżeli przestaniemy być niepewni, bo nie będziemy wiedzieć, co się może wydarzyć, tylko będziemy wiedzieć, ok, nawet jeżeli nastąpi druga fala w październiku tego roku, no to potencjalnie już w styczniu będziemy mogli szczepić ludzi i będzie super, tak? będziemy zabezpieczeni przed tym, przynajmniej potencjalnie. I to już zmieniamy niepewność na ryzyko, już widzimy jakiś czas, jakiś deadline, na razie to jest odległy deadline, natomiast jest to jakaś informacja, która może wpłynąć pozytywnie na rynki. Tutaj mamy oczywiście dotowania Johnson Johnson, które wczoraj wystrzeliły luką tutaj wzrostową od 123 do 132 zł, czy do, do ostatecznie zamknięcia na 132 zł, to jest logiczne. Tak, no jeżeli mamy tutaj taki wyścig, nazwijmy to zbrojeń, no to wiadomo, że firma, która pierwsza po, podaje taką informację, jest oczywiście tutaj wspierana. Natomiast jak spojrzymy sobie na tutaj notowania indeksów giełdowych, to warto zauważyć, że w dniu wczorajszym mieliśmy dość ciekawy układ, dlatego że była luka spadkowa na SP500 tutaj zresztą na każdym indeksie luka spadkowa na SP500 do 2467 układ prospadkowy w tym miejscu, który wypełnił się tylko i wyłącznie do wsparcia, i od tamtej pory systematyczny ruch wzrostowy. Świadczy to o tym, że już o początku sesji, tak naprawdę, ktoś kupował z myślą o tym, że będzie atakował nowe, nowe szczyty. Warto zauważyć, że no te lokalne szczyty. Warto zauważyć dwie rzeczy. Mamy załamany trend spadkowy i ostatnio potwierdzony szczyt już był wybity w, piąte, w czwartek, później w piątek był, był korygowany. To jest ta różowa kreska. A teraz mamy wybitą również stuokresową średnią na wykresie dziennym. Oczywiście na wykresie 4 na, na wykresie dziennym niewiele się zmieniło z tego układu cały czas jest zmienność, dlatego Natomiast warto pamiętać, że takim kluczowym, bardzo interesującym poziomem oporu jest 2789, gdzie jest 50% całej fali spadkowej. Na ten moment rynek walczy z podwójnym szczytem na 2645, kolejny poziom oporu znajduje się tutaj, na tym lokalnym szczycie i dołku jednocześnie, tak, czy w zasadzie zmiany biegunów. I teraz jakby ktoś chciał handlować tutaj w perspektywie Średnioterminowej na pozycjach długich warto obserwować wykres godzinowy, jak się kształtują średnie kroczące, które tutaj już teraz stanowią wsparcie. Dla ceny na ten moment reaguje rynek już nawet na tą krótkoterminową, 21-okresową wykładniczą, 21 wykładniczą średnią kroczącą. Tutaj również Dow Jones, aczkolwiek też, jak widać, na razie jeszcze nie poradził sobie ze szczytami. No i Nasdaq, który no, radzi sobie najlepiej z tych wszystkich indeksów, ale również tutaj potrzebuje jeszcze wzrostów do 8200, gdzie można by było spodziewać się oporu. Natomiast przestrzegałbym dalej przed hurra optymizmem. Oczywiście jest to pozytywna informacja, jest to coś, co może wesprzeć rynki w średnim terminie, ale na ten moment wciąż uważam, że byłaby to tylko korekta tych silnych spadków, które miały miejsce na rynku. Na indeksie DAX 30 tutaj poziom 10200 jest ciekawy, ale później mamy 10800 do 10900, gdzie mamy silne opory. Żeby można było mówić o tym, że rynek wraca do spadków, to w przypadku indeksów giełdowych amerykańskich rynek musiałby wybić na ten moment poziom 2427, jeżeli chodzi o SP 500, bo z wykresu 4-godzinowego to jest dopiero jakiś poziom taki istotniejszy. Najlepszym scenariuszem byłoby podbicie. Jeszcze wyżej i dopiero później rozpoczęcie ruchu spadkowego. No i właśnie ta energia nasza, o której chciałem jeszcze powiedzieć słowo tak w tym porannym nagraniu tutaj warto zwrócić uwagę na ropę. Ropę, która, która bardzo ładnie się zachowała tutaj na poziomie około 19 dolarów. Na wykresie dziennym to nie, nie ma tutaj jakiejś znaczącej zmiany, tak? bo dalej jesteśmy w silnym trendzie spadkowym, ale warto zauważyć, że ta luka, która się tutaj pojawiła, została zatrzymana i teraz domknięta. To jest pierwsza oznaka ewentualnego zakończenia, aczkolwiek jeszcze nie ma tutaj definitywnie ku temu informacji, ponieważ rynek musi zacząć wybijać ponad ten lokalny szczyt, który tutaj ma miejsce na poziomie mm, na poziomie około 21 dolarów centów, 60 centów. Jak to zostanie wybite w górę, wtedy będzie można mówić o ewentualnie większym ruchu wzrostowym, e, najpierw w kierunku poziomu 20 około e, 24 dolarów z hakiem, a później wyżej w okolice 27 Dolarów, czyli tego lokalnego szczytu. Pamiętajmy, że cały czas ropa jest pod presją, tam się fundamentalnie, jeżeli chodzi o zmiany układu sił, nic nie zmieniło. Tu bardziej chodzi o to, że pojawiła się pewna nadzieja, że zacznie ten ruch wracać do normy, widać w jakimś terminie i to wszystko powoduje, że tutaj od, odreagowanie może być większe, aczkolwiek na ten moment to jest bardzo, bardzo drobny ruch, pomimo 4,5% już ruchu wzrostowego. Ale nadzieja się pojawiła, ten ruch tutaj, to zatrzymanie, o którym tutaj wspominałem, to jest bardzo ciekawy układ z, z mojego handlu partyzanckiego, w którym mamy wsparcie, następuje ono wybicie, jakby zareagowanie z powrotem, ponad wsparcie, i teraz rozpoczęcie systematycznego ruchu wzrostowego. Na ten moment, z perspektywy wykresu godzinowego, jesteśmy na, w trendzie wzrostowym. Przepraszam, z wykresu 15-minutowego. Z wykresu godzinowego również załamaliśmy trend spadkowy, bo jak spojrzymy sobie na ostatni potwierdzony szczyt, on był w tym miejscu, został wybity, no i teraz. Potencjalnie ruch rozpoczyna się kolejny ruch wzrostowy. Pamiętajmy, że w minionym tygodniu mocno potaniała benzyna, która również będzie teraz, czy no dwa tygodnie temu, i w tym tygodniu również. Tutaj zobaczymy, co się wydarzy dalej, jeżeli chodzi o. Ten, ten instrument. Również zobaczcie, że trochę lepiej niż ropa się zachowuje. Mamy też tutaj cienie od dołu już od dwóch dni, więc też prognozuje się tutaj, że będzie wzrost. Myślę, że 21-okresowa średnia krocząca na wykresie dziennym mogłaby przyciągnąć cenę, a takim lokalnym szczytem jest 0,7290, gdzie można by było już po wybiciu tego poziomu można by było oczekiwać przyspieszenia tego ruchu wzrostowego. Największym oporem jest ta luka cenowa tutaj oczywiście która no zdecydowanie będzie broniona, podobnie jak na, jak na ropie. Warto zauważyć też, że ropa Brent zachowywała się dużo lepiej wczoraj, aniżeli, aniżeli WTI. Tutaj mamy wczoraj o godzinie 13:00, jak tutaj wieczorem już Brand, WTI robiło nowy dołek, to Brent już stał powyżej, więc to była też taka informacja, że ta rozbieżność się tutaj pojawia, tak? bo tutaj WTI zrobiło nowy dołek, a Brent już. Nie. Więc zobaczymy, jak daleko to dojdzie. Ostatnim instrumentem, który jeszcze chciałem rzucić okiem, to jest tutaj gaz ziemny. Gaz ziemny, który znowu zaatakował dołki w okolicach 1,56. Ale zwracałem uwagę na otwarciem rynków, że ten dołek jest kluczowy. Jak to rynek, no tak naprawdę ten poziom wsparcia, plus ten dołek to rynek wybronił. No i na ten moment jest szansa, że jakby wybili poziom 1,70, byłaby szansa na rozwinięcie trendu wzrostowego znowu w perspektywie wykresu H4 czy też wykresu H1 cały czas pamiętajmy o tym że z wyższych interwałów są trendy spadkowe na ten moment to wszystko to jest tylko odreagowanie. No, jeżeli by tutaj się pojawiły wzrosty na, na, na cenie gazu, to na pewno PGNiG by trochę odsapnął, zwłaszcza, że wczoraj wygrał e, ostatecznie batalię z Gazpromem o 1,5 miliarda dolarów, związaną z e, tutaj zawyżonymi cenami, więc też jest to informacja pozytywna. Tutaj jeszcze wzrost ceny gazu, to może się przełożyć na wzrost PGNiG, pod warunkiem oczywiście, że tutaj cały sentyment rynkowy będzie pozytywny. Pozdrawiam serdecznie, życzę udanego dnia, pamiętajcie, aby subskrybować kanał, dawać Łapkę w górę, jeżeli się materiał podobna, podoba. No a teraz pamiętajcie dużo, dużo ostrożności na rynku, no ale są okazje, trzeba je wykorzystywać. Pozdrawiam, Marcin Tuszkiewicz.